Teraz proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. Panie premierze. Panie prezydencie, pani marszałek, panie marszałku, panie prezesie Trybunału, panie i panowie sędziowie, wszyscy zgromadzeni, szanowni goście. Kiedy spotykam się z moimi partnerami, odpowiednikami z różnych części Europy i świata, od czasu do czasu mam okazję przetestować w mojej ocenie najbardziej rzetelnie stan demokracji w tych krajach. W czasie tych rozmów zdarza się, że nasi odpowiednicy z różnych części świata twierdzą, że jakiś problem związany z konstytucją jest łatwy do rozwiązania, bo wydadzą polecenie swojemu Trybunałowi. To nie jest anegdota. Nie chcę jej opatrywać, tej przypowieści, przesadnie precyzyjnie, geograficznie. Ale proszę wierzyć, że tego typu wyobrażenie o demokracji, o relacjach poszczególnych władz, w tym o relacjach pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a władzą wykonawczą, że tego typu punkty widzenia obecne są blisko naszych granic. To nie jest przypowieść o egzotycznych przypadkach. Ostatnio miałem okazję gościć jednego z przywódców kraju europejskiego, członka Unii Europejskiej, który z przekonaniem mówił, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym tego kraju są niezbędne, gdyż werdykty Trybunału Konstytucyjnego nie odpowiadają wyobrażeniom większości parlamentarnej, która wygrała wybory. Można założyć, że od strony formalnej to myślenie ma swoją nieodpartą logikę. Wydaje się jednak, że prawdziwa demokracja to nie tylko żelazna logika zwycięzcy, ale przede wszystkim zapisy prawa, obyczaj i kultura jego stosowania i kluczowe dla demokracji poszanowanie autonomii i kompetencji niezależnych od siebie ośrodków władzy, w tym przede wszystkim uszanowanie klasycznego trójpodziału władzy. Chcę powiedzieć, że to, co mogłoby się wydawać rozstrzygnięciem klasycznym i definitywnym, a więc trójpodział władzy, w tym władza konstytucyjna Trybunału nad władzą, czy nad wyobrażeniami, marzeniami, oczekiwaniami władzy wykonawczej, wcale rozstrzygnięciem definitywnym nie jest. Świadczą o tym nie tylko nasze doświadczenia z naszymi partnerami z różnych stron świata. Przypadek zrządził, że wczoraj otrzymałem informację o tym, że jedno z państw, które aspiruje do wspólnoty europejskiej i do wspólnoty Zachodu, postanowiło zmienić cały Trybunał Konstytucyjny w związku z własnymi wyobrażeniami, jak on powinien działać. Więc to definitywne rozstrzygnięcie na pewno nie nastąpiło. I te wątpliwości, spór, czy z naszego punktu widzenia fałszywe interpretacje tradycji demokratycznej, one mają miejsce, jak już wspomniałem, blisko nas. Ale tym bardziej oznacza to, że tak jak wolność wymaga nieustannej czujności, nieustannej staranności wszystkich aktorów życia publicznego, to także inne zasady demokracji, w tym poszanowanie trójpodziału władz, także wymaga nieustannego wysiłku. Mówię o tym dlatego, że jako przedstawiciel władzy wykonawczej sam właściwie codziennie ulegam pokusie, ulegam tej niezdrowej żądzy chyba każdej władzy wykonawczej, która nie jest włożona w gorset ograniczeń, obyczaju i prawa, aby móc działać szybciej, bez ograniczeń, bez zbędnej zwłoki. Wydaje się dzisiaj także w naszych wspólnych doświadczeniach tego i poprzednich rządów, prezydenta, parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego, ale także Rady Polityki Pieniężnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, mógłbym tu wymieniać oczywiście sądów, mógłbym tu wymieniać także wiele innych instytucji życia publicznego, takich choćby jak wolne media. A więc
wymieniając te instytucje, zawsze będę pamiętał o tym, że to ich istnienie, nawet niewygodne z punktu widzenia władzy wykonawczej, nawet ograniczające sprawczość, limitujące tempo zmian, że w swojej istocie są czymś niezbędnym, aby demokracja była faktem, a nie tylko formalnym zapisem. Chcę to podkreślić, ponieważ często pojawiają się w dyskursie publicznym utyskiwania na albo utratę czasu, albo czasami nawet utratę poczucia sensu działania państwa wtedy, kiedy tempo zmian często pożądanych przez szeroką publiczność, jest blokowane i limitowane właśnie przez tę dynamiczną, ale jednak równowagę pomiędzy różnymi ośrodkami władzy i różnymi instytucjami publicznymi. Chcę powiedzieć, że tak jak każdego dnia władza wykonawcza chciałaby, aby tych ograniczeń było mniej, to jednak każdy dzień kończy się, czy prawie każdy dzień kończy się refleksją: Bogu dzięki, że te uprawnienia władzy wykonawczej są limitowane. Zdecydowanie więcej nieszczęścia, i to pokazuje historia ludzkości, zdecydowanie więcej nieszczęścia jest efektem braku ograniczeń dla władzy wykonawczej, niż czasami jej spętania poprzez te regulacje i obyczaje, które tę zasadę check and balance czynią ciągle żywą i skuteczną w ograniczaniu władzy wykonawczej. I za tę trudną z punktu widzenia każdego premiera obecność i aktywność Trybunału Konstytucyjnego w życiu publicznym chciałem bardzo podziękować. Chcę też powiedzieć, że często pojawiające się wątpliwości czy zastrzeżenia w debacie publicznej o tym, że niektóre orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie te, które nie mają charakteru jednomyślnego, są wynikiem bardziej oceny niż sądu zobiektywizowanego w 100%. Nie ulega wątpliwości, że konstytucja, tak jak i całe pozostałe prawo, właśnie podlega orzeczeniom i interpretacjom. A Trybunał Konstytucyjny to instytucja, ale także ludzie, którzy mają własny pogląd, jak interpretować prawo. Gdyby konstytucja była receptą precyzyjną i jednoznaczną na wszystkie zdarzenia losu, to życie ludzi i społeczeństw stałoby się nieznośne. Jest po prostu nie do wyobrażenia. I dlatego uważam, że wszystkie instytucje życia publicznego, w tym władza wykonawcza, powinny raczej błogosławić ten fakt, że Trybunał Konstytucyjny bywa tak niejednoznaczny w odbiorze innych instytucji. Po trzecie, chciałbym zwrócić uwagę na nadzwyczajną dzisiaj wagę, nie tylko w Polsce, ale w Polsce za chwilę spotkamy się z tym z całą mocą, nadzwyczajną wagę orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także pewnej atmosfery konstytucyjnej, jaką wytwarza praktyka Trybunału Konstytucyjnego w sprawach najbardziej żywotnych, najważniejszych dla całego narodu i dla całej ojczyzny. Ja pamiętam na przykład dyskusję, kiedy dyskutowano o konstytucyjności dwudniowego referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W przypadku dwudniowego terminu wyborów Trybunał był jednoznaczny, jak Państwo pamiętacie, że konstytucja uniemożliwia przeprowadzenie wyborów w terminie dwóch dni. Szczęśliwie Trybunał Konstytucyjny nie uznał za niekonstytucyjne dwudniowe referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Dzisiaj, można to przecież otwarcie mówić, wiemy, że przynajmniej tamto referendum, gdyby odbywało się przez jeden dzień, nie dałoby wymaganego konstytucją progu frekwencyjnego, a więc Polska byłaby poza Unią Europejską ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dzisiejsze dyskusje, w tym skarga konstytucyjna na tryb przyjęcia paktu fiskalnego, też pokazuje, jak wielkie znaczenie ma orzecznictwo konstytucyjne w odniesieniu do kluczowych, najważniejszych decyzji państwa polskiego w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Nie będzie dzisiaj truizmem, jeśli powiemy, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego będą rozstrzygały wprost, nie metaforycznie, ale wprost o przyszłości Polski w Europie
i w świecie. I nie jest to tylko polski fenomen. Tak się dzieje dzisiaj w całej Europie. Chcę także powiedzieć rzecz, która być może to miejsce i ten dzień nie jest najlepszym momentem do tego typu oświadczenia, ale wydaje się ono dość oczywiste w świetle naszych ostatnich doświadczeń. Trzeba zdecydowanie podjąć refleksję nad obecną konstytucją, ponieważ choćby ze względów, o których przed chwilą mówiłem, na przykład wyzwanie, jakim jest odpowiedź definitywna o wejściu lub nie wejściu do strefy euro. Daję pierwszy, bardzo ważny przykład z brzegu. A więc on już by wystarczył do tego, żeby podjąć właściwie natychmiast poważną i sprawczą refleksję nad konstytucją. Ponieważ konstytucje powinny być oczywiście możliwie trwałe, ale jednak są zmiennymi aktami prawnymi. I zmiany, jakie zachodzą w Polsce i wokół Polski, bezwzględnie takiej właśnie refleksji, a w konsekwencji zmian w konstytucji będą, jak sądzę, wymagały. Dotyczy to także tej wielkiej przestrzeni, z którą mamy coraz więcej kłopotu jako władza wykonawcza, ale także jako parlament. Mówię tutaj o przepisach prawa, które będą musiały obejmować cały zakres klasycznych dylematów, wolność, własność, a które dotyczą internetu. Nasze doświadczenie z ACTA i z innymi zdarzeniami i inicjatywami prawnymi o wymiarze globalnym i europejskim pokazują, że nie jesteśmy dzisiaj wystarczająco dobrze dostosowani do tych zmian i nie wykluczam, że za chwilę staniemy także przed bardzo poważnymi dylematami konstytucyjnymi, kiedy będziemy o wolnościach i uprawnieniach ludzi, obywateli w internecie, w tej przestrzeni wirtualnej dyskutować, to na pewno sami dojdziemy do tego wniosku, że konstytucja wymaga refleksji, a w konsekwencji zmian. Jeśli zgodzimy się z tym, że konstytucja jest czymś do zmiany, to z całą pewnością dziś i zawsze będziemy powtarzać, że nie do zmiany powinna być ta zasada, że niezależnie od tego, jaka konstytucja, to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego powinno być bezwzględnie respektowane przez innych aktorów życia publicznego i niezależnie od tego, jak ile doraźnej zgryzoty to przydaje urzędowaniu premierów, ministrów, marszałków, życzę Trybunałowi Konstytucyjnemu, aby wierny tej zasadzie tych kłopotów przydawał nam jak najwięcej. Dziękuję bardzo.